Tak a propos tego, co mówiła Monika, to chcę wam zadać takie jedno pytanie. Co miłość robi z takim księdzem, który wciska ludziom takie herezje? Co miłość robi, jakie ma zdanie? Wiecie, bo jest wiele definicji miłości i wiele wybaczeń. Jak ja słyszę o człowieku, który zawodowo w tym kraju chodzi i mówi ludziom, którzy chorują, że Bóg chce ich wcześniej zabrać, to miłość w moim sercu do ludzi powoduje, że ja przeklinam działania tego księdza i nie daję zgody, żeby on działał. Wiecie, jakieś półtora tygodnia temu siedziałem w domu, pracowałem, miałem dosyć napięty dzień. Ktoś dzwoni do drzwi. Przyszli Jehowi. Stoją w furtce, nie mam czasu z nimi rozmawiać. Opowiadam im przez drzwi, że spotkałem Jezusa, jestem narodzony z Bożego Ducha. Głoszę im szybko Ewangelię, ale oni nie chcą. Wiecie, standardowo Jehowi w takiej sytuacji w ogóle uciekają. Ci chcą prowadzić ze mną dyskusję, ale w pewnym momencie przychodzi we mnie taka świadomość, że w mojej miejscowości, na mojej ulicy chodzą Jehowi i robią zasięg. Ja mówię, nie mam zgody na to. Ja przekląłem ich działania, pogoliłem ich i powiedziałem im prawdę. Wiecie, bo nie mam zgody i to jest miłość. Miłość do wszystkich moich sąsiadów. Do wszystkich moich sąsiadów, że ja nie daję zgody, żeby oni robili zasiew herezji i nieprawdy. Ale nie o tym chciałem mówić. W zasadzie to chciałem się podzielić w zasadzie z wami jedną myślą. W polskim systemie prawnym, w sumie to i nie tylko w polskim systemie prawnym, ale generalnie w światowych systemach prawnych, żeby ktokolwiek mógł dochodzić swoich praw, na przykład wierzyciel, to musi udać się najpierw do sądu, musi uzyskać tytuł egzekucyjny. Tytuł egzekucyjny to jest na przykład nakaz zapłaty, to jest wyrok. Jak on uzyskuje w sądzie ten wyrok, tak, to później, jeśli druga strona nie wniesie zażalenia, sprzeciwu, odwołania, sąd nadaje temu wyrokowi klauzulę wykonalności. Na krzyżu Golgoty wykonała się wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Tam się odbył sąd i tam zapadł wyrok. Tam na krzyżu Golgoty. Tam nastąpiło uzdrowienie, przebaczenie, tak? Tam to się wszystko wydarzyło. Usprawiedliwienie, dostęp do ojcostwa, dostęp do chwały, tak? Prawo do błogosławieństwa, prawo do obfitości, akceptacja. To tam zapadł wyrok. Następnie Jezus na krzyżu Golgoty powiedział: wykonało się. Jezus nadał temu wyrokowi klauzulę wykonalności. Całej wymianie krzyżowej. To wszystko, co wykonało się na krzyżu, jest dzisiaj wymagane. Tak? W duchowej rzeczywistości my dzisiaj, każdy z nas jest zarówno wierzycielem, bo każdy z nas, jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś uprawniony z krzyża. Cały zakres wymiany krzyżowej jest twoim dziedzictwem. Czyli jesteś wierzycielem, tak? Jesteś wierzycielem z krzyża, jak również jesteś komornikiem, bo masz autorytet, masz władzę, która została ci przekazana do tego, aby egzekwować te prawa, tak? Egzekwować ten wyrok, który tam zapadł. Wiecie, ja z racji wykonywanego przez wiele lat zawodu poznałem w swoim życiu wielu komorników. Ja nigdy nie widziałem, żeby komornik spinał się, że on ma wyegzekwować coś od dłużnika. Każdy komornik był świadomy, po pierwsze, tak, że jest na prawie, tak, i że może egzekwować. Nigdy, słuchajcie, wiele rozmów,
prowadziłem z różnymi komornikami, ja nigdy nie słyszałem, żeby komornik zastanawiał się i trząsł, co zrobi dłużnik, co zrobi dłużnik. On po prostu szedł lub wykonywał czynności, które egzekwowały, tak? Egzekwowały przysługujące prawa. I w zasadzie to tym się chciałem z wami podzielić, żebyśmy dzisiaj byli zarówno wierzycielami, jak i komornikami wymiany krzyżowej, tak? Nawet jeśli w naturalnym życiu, w dotychczasowym doświadczeniu, do tej pory było tak, że może miałeś problemy z komornikami, tak? Może masz je nadal, tak? To złam to właśnie w ten sposób, tak? Złam to w ten sposób, że jakby staniesz na tym dziedzictwie, że z perspektywy całej wymiany krzyżowej jesteś zarówno uprawniony, jesteś wierzycielem, jak i jesteś komornikiem, to ty możesz egzekwować ten wyrok i ten sąd, który tam się dokonał, tak? A dłużnikiem jest diabeł i dłużnikiem jest świat. I on musi to wykonywać. Amen. 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 Wiecie, kiedy prawo zostało w Chrystusie Jezusie zamknięte, to wielu ludziom się pomieszały te rzeczy. Ludzie, są różne nurty w kościołach i ludzie naprawdę nie rozumieją do końca, co to znaczy, że te słowa Jezusa, że ani jedna kropka, ani jedna kreska nie przeminą z prawa. Ludzie myślą, że to jest coś takiego, że to należy coś tam robić, wykonywać czy coś, a to jest absolutna bzdura. Chodzi o to, że to Jezus Chrystus wykonał wszystko i w pewnym sensie On stał się naszym uprawomocnieniem. My mamy prawo, ja powiem tak, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to ty masz prawo do różnych rzeczy. Chcę, żebyś to zrozumiał. Łaska to nie polega na tym, że Bóg ci może coś dać lub może czegoś nie dać. To nie o to chodzi. Łaska to inny rodzaj prawa, którym tak naprawdę związany jest sam Bóg. Kiedy ja przybyłem do Jezusa, ja mam prawo do bycia zdrowym. Ja mam prawo. Ja się nie modlę, Panie, daj mi zdrowie. Ja się nie trzęsę o swoje zdrowie. Wiecie, o co tu chodzi? Ja do końca moich dni będę zdrowy. Ja będę zdrowy do końca dni. Ja mam prawo do tego. To nie chodzi o to, że ja proszę Boga, Panie, ja potrzebuję mieć pieniądze, daj mi pieniądze, Ty wiesz, jak ja potrzebuję. Ja się nie modlę tak do Boga, ja mam prawo mieć pieniądze. I tam nie pieniądze, żeby mi się koniec z końcem złączył. Ja zawsze mówię, Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Tam nie ma nigdzie napisane w Biblii, takiego Boga nie ma. Takiś bałwan jest. Bóg to jest Bóg, który nazywa się kielich twój przelewa się. Rozumiesz, o co chodzi? Się ulewa. Nie wiem, jak mieliście małe dzieci, ja pamiętam, że dziecko jadło, aż mu się ulało. Dotąd zjadło. Nie skończył tu na żołądku, tylko tu skończył, ulewa się, mu się ulało. Ja naprawdę, jak już byłem świadomy tych rzeczy, jak Wiktor był mały, to nie byłem świadomy, bo był nienawrócony, ale jak się Sara rodziła, ja byłem od początku świadomy, przez Sarę do mnie mówił Bóg i mówi cały czas. Ja tak na nią patrzyłem właśnie, wiecie. Się ulewało w ogóle, jacha. To jest obficość, że jej się ulało buzią nosem. I ona wtedy zadowolona, wszędzie pies zrzygała się i usnęła. Wiesz, ja mówię, ale jasne. I to nie był dla niej problem żadny, wiesz, o co chodzi. Się ulało jej. Kielich twój przelewa się. To jest Bóg, ja mam tego prawo. Chodzi o to, żeby Kościół to nie była grupa żebraków. Ciągle szepczących o coś, o szczęście, o relacje, o spokój. Panie, ratuj małżeństwo. Panie, pomóż mi przetrwać. Wiesz, o co chodzi? O Panie, pomóż mi przetrwać. Prawo! Ja mam prawo! Jestem syn Boga! Rozumiesz? Jestem synem Boga, mam prawo!
Chcę, żebyście taką rzecz zrozumieli. Macie prawo. Z drugiej strony funkcjonujemy w tym prawie, czyli trzymamy się jak koń dyszla zasad i reguł Bożych. Dlaczego? Nie dlatego, że może Bóg nas nie polubić, tylko dlatego, że prawo jest obopólne, dwustronne. Druga strona ludzi w Kościele to myśli tak, aha, jestem teraz w stanie łaski, to będę żył jak będę chciał. Ja mówię, to cię diabeł zeżre. No dlaczego jest łaska? Ja mówię, nie, bo tu chodzi o to, że to prawo jest. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś w tym, należy ci się wszystko, ale są ustalone przez Boga mechanizmy. Rozumiecie? Mechanizmy. Że chodzi się na nogach, a je się rękoma. A chrześcijanie myślą, że mogą chodzić na rękach i próbują stopy zacisnąć w pięści. I mówią, przecież jest łaska. Ja mówię, jesteś debilem. Po prostu, no. Debilizm, debilizm. Wiesz, jaka jest definicja debilizmu? Mówicie? Sprawdźcie sobie w internecie, to jest debilizm. Naprawdę, bardzo fajna, fajna informacja to jest. To jest niedorozwój umysłowy w stanie lekkim. Bo ciężki to nie, bo ciężki to mają ludzie ze świata. Chrześcijanie mają w stanie lekkim. Rozumiesz? Debilizm taki w ogóle. Są prawa duchowe, których się trzeba trzymać. Myślcie o tym w ten sposób. Krzyż Golgoty. Jedno wielkie prawo. I wtedy, kiedy chrześcijanin rozumie te rzeczy, no to idzie mu w życiu, tak? I nie miesza w to Boga i nie mówi, Pan mi dał, Pan mi nie dał, Pan mnie ukarał, Pan coś tam zrobił, w ogóle, wiesz, nie miesza Pana w te rzeczy. Krótko powiedziawszy, normalny chrześcijanin, normalny narodzony z Bożego Ducha człowiek, to nie miesza Boga ciągle w swoje życie. To nie miesza go ciągle. Nie wisi ciągle na tym Bogu, wyimaginowanym oczywiście, wiecie o co chodzi. Tylko uznaje w ogóle, a jestem synem i też żyje i koniec. DNA ojca. Gdzie się za to wezmę, to mi się uda. Rozumiesz? To znajdźcie to. Zobaczcie tą rzecz. Przyjrzyjcie się temu.